Konecka Liga Pływacka była jednym z pierwszych pomysłów Koneckiego Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji. Powstała ona w 2018 roku i do dziś rywalizują w niej młodzi pływacy z regionu. Jej kolejna edycja odbyła się w sobotę. Liga narodziła się, jak powstało Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w 2018 roku. Mieliśmy tak jakby dwie edycje. Teraz w zeszłym roku mieliśmy trzy edycje, aczkolwiek no mówię, jedna się nie odbyła z wiadomych względów, tak te tą ligę, że tak powiem, listopadową musieliśmy odwołać. W tym roku udało się zrealizować już, mogę powiedzieć, trzecią edycję, ponieważ faktem stało się, że jesteśmy tutaj i zawody się odbywają. Zanim rozpoczęła się sobotnia rywalizacja, młodzież uczestniczyła w pogadance dotyczącej profilaktyki, którą poprowadziła pedagog Ilona Morawska. Następnie zawody otworzyli kierownik pływalni miejskiej w Końskich Halina Sota i radny Rady Miejskiej Paweł Pisiałek. Potem już miały miejsce tylko sportowe zmagania. Dzisiaj będziemy rywalizować w dwóch stylach pływackim, stylu dowolnym i stylu motylkowym. Na każdej z edycji był jeden styl. Plus styl dowolny, czyli był styl dowolny i grzbietowy, dowolny klasyczny i dzisiaj jest dowolny i motylkowy. Dzisiaj z tego co wiem zgłosiło się do tej pory 56 zawodników. Rywalizacja toczyła się najpierw wśród najmłodszych, gdzie każdy uczestniczący został nagrodzony medalem, a najważniejsze było samo uczestnictwo. Nieco później do wody wskoczyli starsi pływacy, ale i tam, chociaż wyłoniono zwycięzców, to przede wszystkim chodziło o popularyzację pływania i dobrą zabawę. Dla fanów tej dyscypliny sportu to nie koniec atrakcji w tym roku. UKSK SSIR zaprasza całe rodziny na mikołajkowe pływanie. Jeszcze planujemy 3 grudnia takie gry i zabawy dla dzieci, tutaj wraz z pływalnią miejską, takie po prostu Mikołaj dla dzieciaków. O godzinie 14:30 rozpoczną się gry i zabawy dla dzieci, takich klasa trzecia i młodsi. Też właśnie dzielimy na tak jakby dwie tury, żeby nie kumulować dzieciaków. A później po 15:30 będą gry i zabawy dla dzieci starszych. Zapisy jakieś? Teoretycznie prowadzimy zapisy, ale każdy, kto przyjdzie, chce wziąć udział, to bierze udział. Także zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, rodziców z dziećmi, którzy, nie wiem, lubią pływać. Myślę, że warto przyjść oprócz samego pływania i propagowania akurat tej dyscypliny sportowej. Myślę, że to jest bardzo fajna forma rekreacji ruchowej. Natomiast kolejną edycję Koneckiej Ligi Pływackiej zaplanowano na przyszły rok.